Dzisiaj państwo Halina i Zbigniew Biłek mają 40-lecie zawarcia małżeństwa. Czcigodni małżonkowie, przed 40 lat zawaliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełnić swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonale miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za was swoje życie? Chcemy. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, zdrowiu i chorobie, czując sobie serce i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcemy. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Wszechmogący Boże, pobłogosław ten obraz Jezusa Miłosiernego, przeznaczony dla jubilatów i spraw, aby przez wierność i miłość stawali się coraz doskonalszym obrazem związku Kościoła z Chrystusem, Twoim Synem, który żyje i króluje na wieki wieków. Czcigodni małżonkowie, przyjmijcie ten obraz Jezusa Miłosiernego. Bóg, który was sprowadził od czasu waszej młodości i w podeszłym wieku was nie opuści. Patrzeni w Zbawiciela, dążcie wytrwale do wyznaczonego wam kresu, którym jest Jezus Chrystus. Do Niego należy cześć i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszystkiego najlepszego. Gratulacje. Więc jubilaci brali ślub w Polsce. W jakiej to miejscowości było? Kościelny w Krzewsku. W Krzewsku. Gdzie to jest, w jakiej miejscowości dłużej? To jest koło Ławy. Diecezja. A Płocka. Dobrze. Ile dzieci macie? Dwoje dzieci, a wnuków? Czworo. Czworo wnuków. Gratulujemy, wszystkie najlepsze.